Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No nie pamiętam, kiedy ostatni raz nagrywałem tego typu film, bo dzisiaj wrzucamy 2 miliony eventowych tokenów do naszego tutaj handlarza. Jeśli spytasz o mój budżet na dzisiejszy film, no to będzie on taki, ile po prostu uda nam się z tego trybu wyciągnąć. A jak chcesz zdobywać te eventowe tokeny, no to wystarczy, że będziesz oczywiście otwierał eventowe skrzyneczki na battlach, czy to normalnie. No i oczywiście przy wpłacie również te tokeny dostajesz. A jak oczywiście chcesz jeszcze 10% więcej do każdej wpłaty zyskać, no to wystarczy, że klikniesz sobie zielony plusik. No i oczywiście wpiszesz tutaj kodzik CROXY przez 2x, dzięki któremu no właśnie 10% więcej dostajesz. No i skrzyneczkę oczywiście również na start za free też otrzymujesz. No i dodatkowo osoby, które wpłacają skonę CROXY, mają szansę wygrać takie piękne skiny. Wpłacisz 4 dyszki i masz szansę wygrać każdego tutaj z tych skinów. No i oczywiście jak uda ci się wygrać, to po wpłacie od razu instant otrzymujesz powiadomienie właśnie z takim prezentem, że udało ci się wygrać. No a my, no tak jak wspomniałem, 2 miliony tych tokenów dzisiaj do naszego handlarza oczywiście wrzucamy. Zaczniemy sobie po 50 tysięcy. A czy po pół miliona mogę? Mogę po pół miliona. Okej, myślę, że zaczniemy sobie po 50 tysięcy i potem może przejdziemy właśnie do może tutaj wrzucania właśnie jakiegoś pół miliona na raz. Zobaczymy. Pierw otwórzmy sobie, znaczy otwórzmy. Powrzucajmy sobie póki co, no 50 tysięcy, tak? Tak na dobre zaczęcie. Przedtem udało nam się zdobyć Galila za ponad 300, no a tutaj teraz dostaliśmy 56. Zobaczmy jak będzie teraz, no teraz jest 89, teraz będzie, zobaczmy ile, 37. Więc te nagrody oczywiście są losowe, jeśli chodzi oczywiście o ich wartość i generalnie o skina. No i oczywiście również jak nie chcecie wydawać tych tokenów tylko na tego handlarza, no to możecie je również wydać na trybie ustrzel skina, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj wszystko oczywiście wrzucamy do naszego handlarza. Zobaczmy, 66 zł, kolejne tutaj otwarcie z Getornado za 63. No myślę, że jeszcze z parę razy sobie klikniemy i zaczniemy wrzucać trochę większej ilości. Dobra, myślę, że teraz możemy sobie podbić do 100 tysięcy tokenów na raz, 84, więc bardzo tutaj słabiutko. Jeszcze raz zobaczmy, no jest 97, zobaczmy jeszcze ostatni raz, 97, dobra, to jeszcze raz. O, i patrz, i mamy kozę, okej, zajebiście. To teraz rzućmy sobie ją tutaj z powrotem, 50 tysięcy, żeby było równo. Rzućmy teraz pół miliona na raz i zobaczmy, co za pół miliona tokenów dostaniemy. Mamy rękawice za 650 zł, okej. I zostało nam 300 tysięcy tych eventowych tokenów, więc w tym momencie wydałem już całe 2 miliony eventowych tokenów, które oczywiście jakiś czas zbierałem. I zobaczmy teraz to, co wszystkich tak naprawdę chyba ciekawi, czyli ile udało mi się z tego zbierać. 3500 zł za 2 miliony tokenów, nie ma tragedii, myślę. No i oczywiście z takim budżetem przechodzimy sobie na battlki i lecimy tak naprawdę z dalszym oczywiście tym odcinkiem. Możecie dać znać oczywiście, jak uważacie, czy tutaj dało dużo, czy tutaj dało mało. Komentarze zostają oczywiście do waszej dyspozycji. Może nie wszyscy zajmę tutaj od razu gamma dopplery na start, tylko weźmy skrzynkę właśnie, którą no bardzo tutaj lubię na moim trybie oczywiście, Jester 2800 zł. No może to będzie przesada. Zacznijmy może tak skromnie od dwóch skrzynek, 1100 zł. No budżet nie jest też nie wiadomo jak duży. No tutaj, że tak powiem, zbierałem wszystko z tych eventowych tokenów, więc nie ma co też tym szastać, tak? Dzisiaj tak na spokojnie zobaczymy, jak nam pójdzie na tej battle. Przypomnę, że oczywiście tryb Jester daje na każdy item taki sam procent szans w skrzyneczce. Tu szczerze nie wiem, jak nam pójdzie, no niestety jest to bitwa przegrana, nie mam co się oszukiwać. No chciałem wjechać w gamma dopplery, ale jak nie w gamma dopplery, jak na to jest budżet niestety za mały, to może tutaj 4% lore. Myślę, że no z 7 takich skrzyneczek na te battle możemy sobie wrzucić. Generalnie mówiłem wam, że jestem fanem, żeby wrzucać po 6 skrzynek procentowych, ale ostatnio przekonałem się, żeby wrzucać tutaj po 7 takich skrzyneczek, więc zobaczymy, jak nam oczywiście pójdzie. Czy ja powiedziałem, co chcę zrobić, żeby wygrać skina? No kodzik CROXY oczywiście, subskrybuj w górę pod filmem, no komentarze napisz tak i dąż na Discorda, bo giveaway'e tam są nowe, nie jeden, a nawet kilka, więc zapraszam się oczywiście do wzięcia udziału. A my zobaczmy, jak nam pójdzie oczywiście na tej bitwie, czy tutaj te skrzynki 4% lore
dowiozą tak naprawdę tego Good Night Valore. This is fine, no aktualnie niezbyt, bo nie poleciała nam żadna tutaj kosa, a bardzo bym chciał trafić taką koskę, bo to jest zastrzyk tak naprawdę 1500 do nawet 2000 zł, w zależności oczywiście od stanu, no ale no właśnie, no niestety tutaj bitwa została przez nas stromotnie przegrana, 1700 zł. Generalnie może przejdziemy na skrzynki CS-owe, bo widziałem nowy tryb jaki się pojawił, ale to na jakimś innym sobie filmie przetestujemy tak stricte ten tryb. Jest to tryb po prostu, który sprawia, że możemy, no właśnie, tak bardzo, bardzo szybko otwierać te skrzynki CS-owe, tylko skrzynki CS-owe, to warto też zaznaczyć, i możemy tak naprawdę tutaj sobie polować na jakąś kosę. I generalnie bardzo fajny tryb, bo te skrzynki CS-owe, no tak się otwiera zazwyczaj, wiesz, no tak naprawdę, no jesteś przekonany, że dostaniesz niebieskiego skina albo jakiegoś, o, tutaj czerwony wyleciał. No generalnie masz, że tak powiem, no masz świadomość, że tutaj w skrzynkach CS-owych, no tak naprawdę ciężko coś dostać, no bo te skrzynki są odwzorowane, no tak naprawdę 1:1, jak te, które są oczywiście w CS-ie. No a jako iż mi nigdy się kosy nie udało zdobyć, to no mam nadzieję, że na CSGO skincie, chociaż mi się tutaj uda zdobyć jakąś koskę na filmie, bo tak sobie otwierałem poza filmem i te koski faktycznie co jakiś czas leciały. No ale właśnie, no to chyba by było na tyle.